No teraz jak się miałbym zero spotkać, to chcę to wam obiecać, że powiemy to sobie. Że Wtedy to to widzę. koniec. Niech mi da spokój. Ja już nie chcę w ogóle żadnego kanału na YouTube tworzyć. Ja wolę posiedzieć sobie na fotelu, obejrzeć jakiś serial, a nie wypowiadać się w internecie. Nie, nie, Ja nie chcę wcale oczywiście. tego w dalszym ciągu robić. Ja Nie nie, potrzebuję nie tego. możesz, Dobra. Marku, się do niczego Wolę przyczynić. jako obserwator, jako ten jej widz przychylny patrzeć na to, jak robi sobie zasięgi z proboszczem, z psychoterapeutą, z którymi również chciałbym się ponapierdalać. No, miło, że proboszcz na początku zajarzył, kim ja jestem, ale ten drugi to jakoś nie zajarzył i jeszcze jakoś nie ukłonił się. Ukłonił się. No bo pierwszy błąd zrobił na głosówce w poniedziałek, zero, o której godzinie to było? Nie pamiętam, może 20. No. Ale ja, w której ja uczestniczyłem, również i Jela. Czy coś takiego było, nie? No, no. Dobra. Byłeś tam Nieważne, przy. nieważne, czy jestem kimś, czy nie jestem kimś, ale ten kurwa gnojek, ten ośmielił się mnie wyzwać podczas głosówki, która jest na kanale Eli, mi się wydaje. Jasne, Marku, ale pamiętaj, że zawsze agresja rodzi agresję i gdzieś tam w jakimś stopniu, wiesz, bo mówisz, żebyś się ponapierdalał z nim. A Ela to wytłumaczyła tym sposobem, że nie wiedział, kto to jest Marek, psychotrop, nie wiedział, kto to jest Marek. Kurwa. Nie ma osoby w Polsce, która by nie wiedziała, kto to jest Marek przy Eli. No, I przede takie wszystkim. wytłumaczenie, żeby się chłopacy nie bili, że dziewczyna teraz będzie bronić. No, to trochę tak. Mariuszu. Przede wszystkim, no wiesz, jakby ja osobiście nie jestem fanem agresji. Uważam, że agresja do niczego nie prowadzi i nigdy nie rozwiązuje żadnego problemu. I generalnie nie warto mieć krótkiego lontu, bo no wiesz, w takim napierdalaniu się można komuś zrobić bardzo dużą krzywdę. A nie chciałbyś chyba zrobić komuś bardzo dużej krzywdy, prawda, Marku? Ja jakoś żyję. Nie wiem o jaką formę chodzi napierdalania się, bo można słownie i Ale wizerunkowo rzeczywiście. naprawdę bardzo wiele rzeczy narobić. Myślałem, że chodzi ci o, wiesz, fizyczną taką konfrontację. Nie, fizycznie to ja nie lubię się w ogóle w żaden sposób ruszać. Jasne. No to To już słowami to tak. te czasy minęły, kiedy byłem sportowcem. To dwadzieścia parę lat miałem. Jeżeli miałbyś ochotę faktycznie się z kimś potyrać, no to wiesz, feel free. Jeżeli to są tylko słowa, to słowa No jeszcze nie pewnie, że kompletnie tak. mówiłeś. Chciałbym, żebyś zawsze uważał tak w ten sposób, że to, jeśli mówię o jakiejś agresji, to tylko że w internecie, bo. Nie ma sprawy, Marku. Cieszę się, że sobie to wyjaśniliśmy. Wracając jednak do live'a naszej bohaterki, bo nie wiem, czy możemy porozmawiać, bo wspomniałeś coś, że właśnie ja nie oglądałem tego, a że ona powiedziała coś, co spowodowało, że ty jakoś pomyślałeś o sobie. Chcesz mi co powiedziała, czy nie chcesz o tym gadać? Nie musimy o tym gadać, Który to Marku. moment był i nie pamiętam. Opisałem coś tam na jej przedpokoju i co? No nie wiem. Właśnie napisałeś na przedpokoju, że i tutaj taka parafraza słów, to nie jest dokładny cytat, powiedziałeś, że to, co ona mówi, sprawia, że ty tak o sobie myślisz. Nie wiem, o co chodzi, jakby nie A, skończyłem. to, że ciągle oskarża mnie w złym świetle. Tam przedstawia przed wszystkimi ludźmi, przed tymi jej świętymi 6000 osób na Discordzie, że to ja jestem ten ciągle najgorszy człowiek, to tak sobie wmawiam. No to się zgadza. Tak, nigdy nie wywyższałem się. Jasne, Marku, więc po pierwsze, no nie jesteś najgorszym człowiekiem. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę i No nie, gdzieś tam to ale dla kogoś mogę. Znaczy. dla kogoś możesz, ale wiesz, no opinie innych ludzi nie mają jakby, no to jest tylko opinia innych No ludzi, i to każdy jest sądzi to, straszne, co że w chce. jaki sposób Ela traktuje moją osobę, opisuje mnie w internecie przed takim szerokim gronem osób i oni to później wierzą w to, że być może Marek taki jest. Ono, no to w końcu się naprowadziłem na tą myśl, którą ty mi zaszczepiłeś teraz w tym momencie, tak. No to mogę ci powiedzieć tak.
Nie podoba mi się to. W jaki sposób ona w szerokim gronie opowiada się o mnie? Jasne. Przecież... mogę mieć do ciebie takie pytanie. Możesz mieć, oczywiście. Bo kilka razy, jak wiesz, jestem fanem twórczości naszej drogiej bohaterki, no ale traktuję tą twórczość tak trochę z przymrużeniem oka, no nie? Jakby nie jest to dla mnie ktoś przyszedł do nas, cześć, kto? Chyba tak. No, ale nie warto. Więc parę razy właśnie nasza droga bohaterka wspomniała o tym, że to, co pokazuje, to nie jest prawda. To jest jakby taka wersja, no nie? To jest jakby jej sztuka. I jakbyś ty się do tego odniósł, no nie? Czy tak jest faktycznie? Bo może tak jest, że ona mówiąc o tobie, mówi w formie takiej, że ona tak nie myśli gdzieś tak w sobie i w waszych prywatnych rozmowach to tak wygląda. Tak jest, inaczej. Tak, ale, nie ale jest zasada taka w społeczeństwie, że nie można o sobie w dalszym ciągu wyrażać w taki sposób, że w krzywdzący sposób. Oczywiście, oczywiście, Marku, ja się w pełni z tobą zgadzam. Gdybym ja się z kimś spotykał i nie miał kanał na YouTubie, no to nie na tym kanale na YouTube. Nie chcę bez Pisińskiego wyzywa, ale przestanie mnie. No to ja nie chcę utrzymać kontaktów z Elo, ale mam nadzieję, że na najbliższym spotkaniu, jeśli takie się odbędzie, to sobie to wszystko wyjaśnimy. Żeby, kurwa, więc ja nie... Ja się stałem naprawdę gorszym człowiekiem od Karionera i z Pisińskiego chyba w jej oczach. Nie, to nie wiem. Jak mam to traktować? No nie będę cię oszukiwał, też mam Dobra. Takie wrażenie. A druga sprawa jest taka, że narobiłem takiego bałaganu w internecie, że żadna normalna kobieta już ze mną by nie utrzymywała kontaktu. O, nie mów tak, Marku, wcale tak nie. Ale jest. Nie Ela. Oczywiście, że nie Ela. Ja mogę nawet, nie wiem, co jeszcze bym musiał takiego zrobić, że... ale Ela się nie odwróci oczywiście ode mnie. Marku, więc po pierwsze nie jest tak, że... Mnie nie obchodzi życie w internecie, bo gdyby mnie to obchodziło, to bym siebie w taki sposób nie pokazywał. Bo nie chcę tego kontynuować. Macie na mnie naprawdę bardzo wielki bagaż przykrych sytuacji, za które będę się wstydził za 10 lat chociażby, jeśli bym się ponownie pokazał w internecie. Tak jest. No i ale mi zależało na tym, żeby chociażby ta Ela ode mnie odeszła. No już tam nieważne, czy będę miał dziewczynę jakąś, czy nie będę miał. Kurwa, ale to jest kłopotliwe trochę znowu takie życie prowadzić. Jasne, no nie. Wiadomo, pojawia się w internecie za 10 lat, oczywiście wbiją mi, kurwa, gwóźdź, a ja będę zupełnie innym człowiekiem i nie będę wiedział, o co chodzi. Dobra, nie, ale na razie mi się wydaje, że dowody na mnie nie są aż tak właśnie definitywne, żeby mnie zdegradować z jakiegoś piedestału za parę lat. To są tylko wasze, mam nadzieję, no dobra, takie wasze zdjęcia, które wy uważacie, że to ja. No dobra, bo nie ma dowodów na to, że a ja nie muszę do wszystkiego się przyznawać. No, to znaczy, po co mi to? Teraz mi jest fajnie, że tak mi ktoś robi. No, bo się czuję z tym zajebiście. Znaczy, Marku, no po pierwsze, cześć, patyczku. Po pierwsze, Marku, jakby mówiąc o tym, że to są nasze zdjęcia, ja chciałbym się od tego odpiąć, bo ja nie widziałem nigdy żadnego takiego zdjęcia. Bardzo dobrze. No i wtedy z tobą mogę rozmawiać na poziomie. Tak jakbyś tutaj był teraz u mnie w pokoju, u mnie w domu i siedział naprzeciwko mnie. Tak ciebie traktuję w tym momencie. Jeśli takimi słowami raczysz opisywać tą sytuację. Bardzo dziękuję. No, to możesz kontynuować. Rozmowy filozoficzne, które tutaj próbujemy robić, czasem się to nie udaje, bo czasem przychodzą ludzie, którzy nagle zmieniają jakby ten dyskurs, tak to nazwijmy. Tak. Właśnie robimy taką sytuację, że jakby siedzimy wszyscy razem, no nie, no bo też wiesz, ja też siedzę u siebie w domu sam ze słuchawkami na głowie, podobnie jak tu prawdopodobnie większość użytkowników. I no w jakimś tam stopniu faktycznie jest tak, że sobie siedzimy razem i sobie gdzieś tam luźno gadamy. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, no nie, tak jak ci wspomniałem, ja nie widziałem tych zdjęć i jakby nie jestem tym zainteresowany, bo... Cześć, dzisiaj to mi nie przeszkadza, ale za jakiś czas może mi to przeszkadzać. Nie, że tak o mnie, wiesz, ludzie zapamiętają to sobie.
Znaczy wiesz, tak naprawdę musisz zdawać sobie z tego sprawę, że no o ile, bo ja rozumiem to tak, tak tą sytuację i ty mi ją tak przedstawiłeś, że ty wysłałeś takie zdjęcie komuś i to ktoś wysłał gdzieś dalej, no nie? No dobra, możesz tak myśleć, no nie wiem, nie mogę nic takiego ci powiedzieć, czy tak jest, czy nie było. No chill, tak czy owak, jakby to, co ty robisz, jeżeli ty postanowisz sobie, nie wiem, wysłać swoje gołe zdjęcie do jakiejkolwiek grupy ludzi, to moim osobistym przekonaniem jest to, że problemem większym są ludzie, którzy później jakby powielają to zdjęcie, no nie? Bo no, to jest coś. Ale wiadomo, że Discord to jest głównie dzieciarnia. Oczywiście, że tak, no ale wiesz co, powiem ci byku tak naprawdę, że gdybyś zniknął, tak zupełnie zniknął z internetu na jakiś rok czasu, no nie, nawet pół roku, chuj, niech to będzie pół roku, to już nikt nie będzie o tobie pamiętał, naprawdę. Może parę osób, jakbyś wrócił, no to parę osób powiedziało, o faktycznie jest Marek, ale jeżeli to jest, jeżeli jest tak jak mówisz, a raczej, no faktycznie, myślę, dobra, że mogę się zgodzić, że to jest dzieciarnia, to bardzo szybko zmieniają sobie swoje zainteresowania. I jeszcze bardzo ważne, bo znowu powtórzyłeś to, ja będę w pewien sposób bronił tej myśli, jakby walczył z tą myślą w tobie, bo... No, no przedstaw to teraz. Nikt inny nie chciałby ciebie, tylko Ela. To jest bardzo złe myślenie i jakby musisz naprawdę zawalczyć z tym. To jest myślenie, które... Już nie, pomijając to, jakby kim jest Ela i czy jakby mój stosunek do waszej relacji, no bo on nie ma znaczenia, bo jestem tylko jakimś... No, osobem. Ale jeśli miałbym się tak na żywo z kimś spotkać, to ja nawet nie potrafię przedstawić swoich zalet. Nawet nie. Ale byku, myślisz, że nie wiem, spotykanie się z kimś to jest jakieś przedstawienie swoich zalet? To jest bycie sobą. Jesteś, wiesz, jesteś jaki jesteś. Aha. Jesteś sobą tylko, no nie? Jakby w momencie, w którym chciałbyś na przykład przedstawić swoje zalety i nie wiem, próbować komuś zaimponować, no to wtedy oszukujesz kogoś, a nie chcesz kogoś oszukiwać, chcesz znaleźć... No nie, pewnie, że... No. O, chcesz znaleźć kogoś, kto pokocha Marka za to, kim jest Marek. I nawet za to, że kiedyś wysłał, nie wiem, zdjęcie penisa komuś. Jak mówię, nie wiem, co było na tych zdjęciach. Penis. Masz dowody? Nie masz dowodów, że to ja zrobiłem, ale się przyznaję do wszystkiego, bo lubię to. Tak mi się podoba. Ale masz ochotę chociażby wysyłać. Nie. Masz ochotę tylko, wysyłać. Że jestem teraz, nawet w tym wieku, którym jestem, no to jestem nastolatkiem. Bo po pierwsze to jest ten świat, który nigdy, którego nigdy nie znałem i teraz się odnajduję jako ten świeżak. Aha. O, dobra. Cześć papieżu amatorze. Dużo osób. No to było, tak. No, mam nadzieję, że ludzie wiedzą, że nie utożsamiam się ze swoim wiekiem, jestem dalej 18-latkiem i będę w dalszym ciągu. Bo po co mi jest to, jeśli nie mam kobiety przy sobie, żeby spoważnieć i znormalnieć? O, byczku, byczku, muszę ci powiedzieć. No to się będziemy bawić w te różne gówna, jakie to tam zazwyczaj jest w moim przypadku. Były... dramy, dymy, nie? Różne rzeczy porobiłem przez miniony rok. Wracając na chwilę do tego, co powiedziałeś, że po co masz spoważnieć, jakby możesz mieć 18 lat, jeżeli nie masz kobiety, to niestety kobiety wolą jak facet. Znaczy chyba, że chcesz się spotykać z 19-latkami. Dla 19-latki to naprawdę możesz robić co chcesz, ale jeżeli miałbyś, wiesz, taką wizję na trochę kompletniejszą kobietę niż 19-letnia dziewczyna, to no to one mogą spodziewać się po tobie, że będziesz troszeczkę poważniejszy. Nie do końca zrobiony, bo mężczyzna nigdy nie jest w 100% sobą. Bez... No właśnie, bo tylko zabawki zmienia z małych na duże, nie? No, samochodziki. Chodzi mi o to. No. Ale ja też. Nie... No, dobra, tak, dobra, tak żartuję sobie, ale ty teraz mi niszczysz właśnie trochę psychikę. No pewnie, że kobiety by oczekiwały trochę więcej powagi z mojej strony. Tak, zgadzam się. I mam nadzieję, że w tym momencie się wyrażam tak, jakby te osoby tego wymagały. Jestem poważny. Mówię mądrze i tak, jakbym chciał siebie pokazać w internecie. Już od jakiegoś czasu rozmawiamy w taki sposób. Czy ktoś zauważył różnicę w końcu?
No, ja ci muszę powiedzieć, że ja... Nie jestem w tym momencie żadnym debilem. Nie pokazuję się w... Jest różnica, czy nie jest? No. Oczywiście, że jest różnica. Kiedyś wstydziłeś się ze mną rozmawiać, a teraz nie wstydzisz się, więc jak dla mnie to jest jakiś... Trochę jest za dużo osób, mi się wydaje, ale trzeba to będzie ukrócić. Dobra, wiesz, tam nie przejmuj się. Znaczy, no wiesz, mogą to nagrywać faktycznie, ale kiedyś mieliśmy rozmowę i nasza rozmowa nagrana gdzieś na jakimś kanale była oceniona jako najnudniejsza rozmowa w internecie, więc... I tak ma być. My mamy rozmawiać w sposób taki pogodny, spokojny, uczciwy dla innych ludzi. Przecież ja nie chcę się wywyższać i być jakąś gwiazdą w internecie, robić dymy na głosówkach, że specjalnie to z mojego powództwa wszystko pochodziło. Jeśli to... Nie, no naprawdę zniszczyłem bardzo swój wizerunek, uczestnicząc na innych głosówkach. No nie jestem z tego dumny, ale w pracy się cieszyli, to chociażby komuś zabawę zrobiłem. No jedynie z tego mogłoby się cieszyć. No naprawdę, to tak nie jest ze mną, że jestem aż taki kurwa zły, okropny, że specjalnie to się wszystko dzieje. Oczywiście, po prostu, nie jesteś. No, tak. Dobra, w końcu ktoś mnie uważa za osobę jakąś w miarę inteligentną, no to dziękuję bardzo. W końcu mogę się wypowiedzieć, bo wcześniej to jakoś nie miałem nigdy okazji. Każdy tylko plątanina słów, tak na mnie nazywali i ten... I co jeszcze nazywali jak na mnie? Losowe, czy coś tam, nie wiadomo co. Dobra, już mnie to nie interesuje. Już to. Marku, pamiętaj, jebać opinie innych ludzi. A tak jak kiedyś... No. Jeśli jest normalna rozmowa między użytkownikami Discorda, tak jak w twoim przypadku teraz i dzisiaj, no to my możemy coś konstruktywnego wymyśleć i porozmawiać w taki sposób, jakby ten świat tego oczekiwał. A jeśli to ma być folwark zwierzęcy, to pewnie, że się na mnie uda nic ciekawego powiedzieć. Ja będę zdenerwowany pod wpływem alkoholu i tak dalej. No to takie głosówki to mają chuja wartości. Ładne odniesienie do folwarku zwierzęcego, naprawdę. No bardzo tak. Cool. Co ty myślisz? Czytałeś folwark zwierzęcy? Tak. A czytałeś 1984? 1984? To jest o zabójstwie kobiety, żony? Nie, to jest też Orwella, no nie, bo folwark... To nie czytałem. Ale powiem ci, że jeżeli podobał ci się folwark zwierzęcy, to gorąco polecam 1984. Jest to taki trochę jakby doroślejsza książka, opowiada też taką, no jakby Orwell zawsze opowiadał te smutne historie o tym, że świat jest kiepski, ale 1984 do polecenia. No dobra, Marku. Dziękuję. Zapiszę sobie to, mimowolnie zapiszę sobie to i tak czy inaczej. Bardzo mnie to zainteresowało, właśnie w taki sposób, jaki swoimi słowami to przedstawiłeś, że to warto jest przeczytać. O, dużo jest książek, które warto przeczytać. Jeżeli mógłbym ci polecić w ogóle książkę, którą... Nie, mi książek nie polecaj. Ja ledwo sobie radzę chyba z tymi książkami. A jakie są twoje książki własne? Coś masz jakiś... Nie pytaj mnie o książki. Ja nie chcę się z nikim niczym dzielić takimi informacjami. Dobra. Jestem tym niedouczonym. Ela powiedziała, że nawet podstawówki nie skończyłem, czy coś takiego. Ja mam liceum zrobione, kurwa, i z maturą. Marku, przepraszam cię, Tylko po prostu mój tryb życia zrobił i te wszystkie wypadki w życiu, jakie mnie spotkały w naszej rodzinie, doprowadziły mnie do takiego stanu, w jakim jestem. Ja się musiałem tak bardzo zachlać, żeby ten swój umysł uspokoić. Jasne, Marku, ale znowu użyłeś w trakcie naszej rozmowy argumentu, że ktoś o tobie coś powiedział. To mam nadzieję, że chciałbym cię o to poprosić, żebyśmy nie używali takich argumentów, bo... No dobra, tak, że... nie używajmy w stosunku do mnie argumentu, że jakimś niedoukiem jestem. Można ze mną porozmawiać w kulturalny sposób i normalnie. Znaczy tak, jeżeli... Znam naprawdę bardzo wiele słów, którzy inni też by pewnie w żaden sposób nie rozumieli. Chociażby gwarę kaszubską, gwarę śląską i tak wiele jeszcze innych rzeczy, kurwa.
jasne, Marku, tylko chodzi mi o to, że jeżeli nie wiem, ty jak nie wiem, pomyślisz o sobie i pomyślisz o tym, że ty jesteś niełukiem i ty tak będziesz myślał, to spoko, ale jeżeli mówisz mi, że ktoś o tobie powiedział, że jest niełukiem, że ty jesteś niełukiem, to nie jest, to w żaden sposób nie jest, wiesz, wiążące ciebie, no nie? Jakby, bo to jest czyjaś opinia. O mnie na przykład też ludzie mogą powiedzieć, że jestem niełukiem i spoko, fajnie, no jeżeli chcą tak myśleć, to okej, okay, to jest ich zdanie. Moje zdanie na temat mojej osoby jest dla mnie trochę cenniejsze niż to, co ktoś inny myśli. Nie, bo ja od samego początku, jak tam istniałem w tej szkole, to miałem umysł takiego człowieka, który to łatwo się poddaje i depresja mi szybko przychodziła. Tak. Jasne, byku, bo niestety, wiesz, motywacja, jak ktoś nie nauczy małego człowieka, a kiedyś byłeś małym człowiekiem niewątpliwie, bo każdy był dzieckiem, tak. Jak ktoś nie nauczy małego człowieka motywacji i takiego, wiesz, samozaparcia, żeby coś osiągnąć, no to potem niestety my musimy walczyć z tym ze sobą, żeby gdzieś tam to osiągnąć. Ale tu cię pochwalę od razu, bo zawsze jak rozmawiamy, gdzieś tam się przebija taka twoja niepewność siebie, no nie? Że gdzieś tam wątpisz trochę w to, czy jesteś, nazwijmy to, no nie wiem, że cenną jednostką, nie wiem, no że wątpisz w siebie, jakiś tam brak wiary w siebie. No to na przykład bardzo, bardzo na temat, jakby na temat twojej osoby news taki wow tak naprawdę, to jest to, że ty się nauczyłeś jakiegoś języka, słuchając sobie, wiesz, seriali, tworzyłeś jakieś teksty do tego, no nie? Tak, no angielski to ja, jak oglądam film angielski, bo nie ma tłumaczenia, to ja nie mam żadnej potrzeby, żeby chociażby angielski, to jest tak słuchany, to nie przeszkadza mi to w odbiorze tego filmu. Japońskiego się nauczyłem na swoje specjalne życzenie, żeby robić napisy, no to rzeczywiście, że jestem człowiek orkiestra i renesansu Leonarda da Vinci. Ale zmarnowałem swój potencjał, wolę się zaćpać, zapić i tak dalej. I mnie to życie w dalszym ciągu nie interesuje, to, które prowadziłem wcześniej. Jasne. A mogę się szkoda, że nie widzicie tego człowieka, którym byłem kiedyś. No szkoda. No naprawdę. Nie miałem wsparcia, nie miałem przyjaciół. Teraz sobie wchodzę na Discord, jest tu taki Saddam i mi mówi, że mógłby mi naprawdę po plecach poklepać. Ale to już... No nie, wszystko przepadło, nie chce mi się. Ja wolę żyć, płacić podatki, zarabiać i kupować opał na zimę. I to tylko tobie interesuje. Tylko to mnie interesuje. Nie moje... jakieś hobby, które prowadziłem we wcześniejszym czasie. Jasne. Więc po pierwsze, nie wiem, czy to, co... czy naszą rozmowę nazwałbym poklepaniem po plecach? Może trochę, bo gdzieś tam mam w sobie trochę, nazwijmy to, czułości do zepsutych jednostek, bo sam jestem w jakimś tam stopniu zepsutą jednostką i rozumiem, że no, nie musi być to ekstremalnie łatwe życie. Ale wracając do tego, że wolałbyś się zaćpać i wolisz kupić sobie węgiel, oczywiście możesz w życiu robić co tylko chcesz, bo to jest twoje życie i jakby o nim decydujesz. Ale mam do ciebie pytanie. Jak na przykład zrobiłeś swój pierwszy, jakby takie napisy do tego japońskiego filmu, no nie? Takie pierwsze, wiesz, z jakimś tam, że byłeś z nich zadowolony. Było to fajne uczucie? Giga fajne uczucie, tak, zgadzam się. Mogę mieć do ciebie następne pytanie. A czy to było lepsze uczucie niż uczucie po tym, jak się zaćpiesz? Nie, bo ja chcę tylko właśnie omdlić swoje zmysły. Ja nie chcę być trzeźwym człowiekiem. Ja chcę jakoś załagodzić te... No nie wiem. No nie mogę na trzeźwo przeżyć dnia. Ja chcę uspokoić się jakimiś substancjami czy alkoholem. Jasne. Bo ja mam zbyt duży potencjał, aby być, no właśnie, być jakimś inteligentem, mi się wydaje. Ale nie czuję z tego powodu żadnej radości już więcej. Nikt mnie nie docenił. Życie się zniszczyło, ale nie chodzi o to, że samodzielnie tak się stało z mojego powództwa. Tylko, że
wypadki w rodzinach wydarzają się różne. I że pewna historia w moim życiorysie miała wpływ na to, że zrezygnowałem z tego. Być może też bym odkrył Discord, niekoniecznie spotykając się z Elą. Może nawet wcześniej bym też tego Discorda odkrył i miał jakieś kontakty z ludźmi, ale... Jasne, jakby... Się spierdoliło. Była u mnie policja w domu i patrzyła na ten komputer, który był na piętrze, podpięty do internetu. Nawet na to spojrzeli, że ja ściągam anime, żeby potem je tłumaczyć. I prześmiewczo tłumaczyli to, że to nie może mieć wpływu na to, co miało na... Kurwa, ciężko mi się przez usta przechodzi. Na zajście w tym domu. Że ktoś, jeśli ogląda anime, to musi być takim okrutnym potworem. Kurwa, ty, Sadam, weź skończ temat, my więcej ze sobą nie rozmawiamy dzisiaj. Ty chcesz mnie naprowadzić na całą moją historię, co się wydarzyło w życiu, bo ja mimowolnie to i tak wam to sprzedam. I uprzedzam, że jestem pod wpływem alkoholu, bo mam wypite chyba 6-7 piw. To znaczy, Byku, no, najmocniej cię przepraszam, ale to jakby, bo mówisz, że ja cię chcę na coś naprowadzić i spoko, nie musimy ze sobą rozmawiać. Nie, bo to samo od człowieka wyjdzie. Tak, właśnie. Ty mnie nie naprowadzasz. A w tym momencie, wiesz jaka osoba tutaj jest? Na serwerze no. Eli? A ja nie mogę w takim towarzystwie rozmawiać w... Kurwa. Max 5 sobie zróbmy, to wtedy pogadajmy. Max 2 mi się wydaje, czyli nie wiem, albo specjalne zaproszenia. Powiem ci, Marku, że w jakimś tam stopniu mogę o sobie powiedzieć, że no, jeżeli ja mógłbym teraz się, nazwijmy to, otworzyć... Jeśli masz na uwadze moje bezpieczeństwo i moją prywatność na celu, no to nie powinniśmy tutaj teraz rozmawiać z tymi osobami. Możemy wymyślić coś innego. Jasne. Ale okej, okay, dobra, to tylko skończmy pewną myśl. Bo spójrz, kto siedzi na tym serwerze, w którym jesteśmy na głosówce. A niestety. Czaisz? Czaisz czy nie czaisz? Bo... Ja nie wiem, ja aż tak nie żyję Discordem. Aż tak nie żyję. Tak... Twoje pierdolenie. Discordy polegają na tym, że jestem osobą publiczną, to żeby tylko jak najszybciej mnie nagrać. O to wszystkim ludziom chodzi. No okej, okay. No jeżeli wiesz, nie czujesz się komfortowo w rozmowie. Ja wierzę, że nie czuję, tak. Ale nie, żebym ci mówił, że mam do ciebie jakąś złość. Nie, Marku. Wszystko w porządku. Powiedziałem, co chciałem. To jest waga moich słów i będzie ciążyła na moim sercu. Marku, nie znamy się od dzisiaj, nie znamy się od wczoraj. Jakby gdzieś tam zawsze, jak sobie rozmawiamy. Wiem. Mam nadzieję, że zawsze te rozmowy kojarzą ci się z tym, jak z jakimś tam poziomem tych rozmów, no nie? To by było spoko. To, co chciałem ci powiedzieć tak na koniec, nawet jeżeli to nagrywałem i nie musisz mi nic na to odpowiadać, niech to będzie, mnie mogą nagrywać, ja mam to w piździe, nie jestem w żaden sposób ciekawą osobą dla jakiegoś szerszego grona, ale chodzi mi o to, że i znowu powtórzę ci to, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że w pewien sposób możesz być ekstremalnie terapeutyczny dla bardzo dużej ilości ludzi, którzy tutaj przychodzą. I oczywiście na pewno są ludzie, którzy cię nagrywają, są ludzie, którzy się z siebie śmieją, są ludzie, którzy się śmieją z Eli, wszystko spoko, niech sobie robią, co chcą. Ale wydaje mi się, że na tej głosówce przynajmniej jest, no nie wiem, dwie osoby, które w jakimś tam stopniu są w stanie się, no powiedzmy, z tym, o czym mówiłeś, utożsamić w jakimś tam stopniu i gdzieś też by chciały usłyszeć właśnie no, to, o czym my teraz rozmawiamy, bo ludzie bardzo często żyją w takim przeświadczeniu, że wiesz, że ich świat jest tak zamknięty, że oni są sami, biedni i tak dalej, a tu nagle jest taki Marek, który mówi o czymś, co może być, wiesz, takie podobne do ich świata, ale kończymy ten temat. Nie rozmawiamy już o tobie. Możemy porozmawiać o live'ie Eli. Sza, jest tu z nami Sza? No, może nawet mogę być tu jestem, nie, ale ja live'a nie oglądałam, niestety wiesz? Ona pisze do mnie na priv teraz cały czas. Sza?
Nie, absolutnie nie piszę na... Proszę mnie nie posądzać. Ale chodzi o Eli właśnie w tym momencie, nie mówię o tobie. No, o Eli mówisz, dobra, Boże, tak. Bo zaraz będzie, wiesz, zaraz mnie tutaj nie, pociągną. Wkurwiałem te kafelki, jak można was przełączyć w inny sposób? Marku, pamiętaj, żeby jakby wspomniałeś o tym, że nie chciałbyś poruszać jakichś swoich tematów, więc myślę, że temat tego, że Ela do ciebie pisze, też nie jest tematem, który chciałbyś teraz poruszać. Możemy porozmawiać o czymś zupełnie innym. Możemy na przykład porozmawiać o tym, że kurwa, byłem dzisiaj w sklepie, powiem wam, i zobaczyłem cenę sera żółtego, złapałem się za serce i prawie upadłem. Miałam tak ostatnio. Ej, na szczęście wytrzymałam w pomocy Biedronki. Jeśli chcesz ser klejony, to każdy pastelek złotówkę może kosztować. Pójdźmy sobie Marka i Mozarta w tle, albo jakąś muzykę. No widziałem, Janys, że... Janys, ty śpisz czy nie śpisz? Bo ja za chwilę chciałbym już stąd odejść. Co ty chcesz mi teraz przekazać? Nie wiem, Marek, ja ci tylko słucham. A słuchasz, bo byle co masz do innego do słuchania. Jakaś dupa do mnie dzwoni. Słucham, bo... Ale my też, kurwa, dzwoni i co mam zrobić? Znalazłem jakieś stare radio na strychu, odpaliłem i tam gra tylko klasyczna muzyka, nie? Kupiłem sobie browary, siedzę, odpaliłem sobie świeczkę. Chciałem wam wrzucić zdjęcie, ale nie mogę, bo nie mam nitro. No i jest ogólnie zajebiście, Marek, no. Dużo myślałem, dużo się zastanowiłem. Myślę, że dużo błędów zrobiłem na Discordzie i myślę, że już takich błędów nie będę popełniał. Ale przecież chyba widzisz, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Nie wiem, wyciągnąłem wnioski i się okaże w najbliższym czasie, czy... Ja przyznaję się do błędów i mówię to oficjalnie przed ludźmi, że nie tak to powinno wyglądać. A ty uczestniczysz na Kocborowie, tam pierdolisz na ludzi swoje bóle, żale i tak dalej. Nie. Po co to robisz? Przecież... Ja mówię, że się okaże, jak będzie. Ludzie zobaczą, czy jest zmiana. Się okaże, jak będzie. Jak ja tego proboszcza i psychotropa zobaczę na własne oczy. Ja tylko mogę nawet powiedzieć, że Albus, nie? Kiedyś to miałem odcinę z Albusem. Możesz mi jedynie wyjaśnić, zanim się rozłączę, możesz mi wyjaśnić jedynie coś takiego. Dlaczego Ela rozpoczęła współpracę z takimi osobami? Kto ją do tych osób zaprowadził? Mi się wydaje, że to byłeś ty. Ale z czym, bo nie czytałem jeszcze raz. Dlaczego Ela się kontaktuje z takimi osobami? Mam pytanie tego do ciebie. Proboszcz i psychotrop. Powiedziała Ela, że patrz, potrzebuje prawdziwego miasta. Ale ona ma już ponad 10 tysięcy wyświetleń i po co jej więcej, jeśli ona ma się kontaktować z pato youtuberami? Powiedziała, że potrzebuje prawdziwego mężczyzny, nie Marka. Ty chuju, kurwa. Marek. Albus, ja cię słyszę chyba, mi się wydaje. Napisał na live Eli, czy pracę załatwi. Ja napisałem mu dla jaj, że tak. I poprosił mnie o numer telefonu i sam zadzwonił. A ja Eli napisałem i sobie mogę ci wysłać screena, że to jest debil, żeby z nim nie współpracowała, że chciałem, żeby na live dla Beki z nim tylko pogadała, ale jej napisałem, żeby z nim nie współpracowała, że to jest idiota, żeby z nim nie robiła żadnych układów. Dobra, to zróbcie głosówkę w 20 godzinie gdzieś na kanale Eli, to ja przyjdę z tym psychotropem się powyzywać. A psychotrop... Ale gdzieś tę głosówkę masz zorganizować, to przyjdę. I będę uczestniczył. Nie, że tylko zrobię sobie fake i... A czemu ty chcesz się z nim wyzywać? A dlaczego nie? A kto to jest? A skąd się pojawił? I dlaczego chcę mnie teraz wykruszyć z ten... Marek, ciebie nie chce wykruszyć. Ty jesteś najsilniejszą postacią w uniwersum. Ciebie nikt nie wykruszy. No to kurwa, to znakuje buta, kurwa, za chwilę. A co psychotrop ma do ciebie? To pogadajmy sobie, kurwa, chociażby głosówkę sobie zrobimy. A psychotrop, jak ci do ciebie sam to zrobiłeś, wprowadziłeś dodatkowe osoby do tego uniwersum, no to teraz będziemy się z tymi osobami konfliktowali. Mam nadzieję, że pomożesz mi. Tak, jak nie? Zwyczajnie to wyjebiemy stąd, jak ci nie odpowiadam. Nie wyjebiemy, tylko będziemy sobie rozmawiać. A, to chcesz się z nimi kłócić. No pewnie, że tak, bo będzie fajna głosówka wtedy, nagranie jakieś dla ludzi z mojego towarzystwa i w mojej pracy, żeby no to mieli radochę. Wiesz, wiem, Marek, będą mieli radochę wtedy, bo narzekają, że zbyt mało głosówek prowadzimy. Ja mówię, Marek, właśnie o tej zmianie, żeby po prostu jebać tego gościa
I nie spierdalam, no, jak nie ma z nim współpracy, bo po co z siebie robić małpę w internecie za nic. Ale ja rozumiem, jakśmy mieli z tego pieniądze, Marek, ale po co mamy ludziom robić z siebie debili za darmo? Ja nie będę się z nim kłócił. Ja go mogę zbanować, jak się przysadzi i tyle. Też bym... Dobra. Nie chcę prosić Eli, że ja chcę być zwyczajnym człowiekiem, a nie, że człowiekiem z uprawnieniami. Niech sobie Ela patrzy na to, co się dzieje na serwerze. A on i tak nie wyciąga z tego wniosków żadnych. Można napisać o mnie wszystko, cokolwiek, o Eli też tak. No, i te bany nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Ej, ale tak samo kiedyś ludzie mi narzekali, że krzyżuje uniwersum Rafatusa z Elą, a wyszło tak w sumie, że wyszło fajnie. Tak, że były jaja, były jajca i tak dalej. Było śmiesznie i co? I nic się takiego nie stało. Także jak Ela nawet będzie współpracowała z innymi youtuberami, tylko że u Eli jest ciężko znaleźć na jej poziomie jakiegoś twórcę, bo Ela jest jedyna w swoim rodzaju. Ma 52 lata, zachowuje się jak nastolatka, robi te live'y i ciężko będzie znaleźć jej osobę podobną do niej, żeby do współpracy. Wiesz, o co mi chodzi, Marek? No, Ela jest jedyna w swoim rodzaju, no nie ma takiej drugiej osoby, no ciężko. A jakiś inny youtuber większy, no nie będzie chciał z nią współpracować. Masz, Marek. Halo, słychać mnie czy nie? Słychać, słychać. No, także współprace, no... Jak miały być, to same by się znalazły. A taki proboszcz, jak się odzywa, wchodzi na serwer, no to niech se wchodzi, no kurwa. Live'u już jeszcze dobrze, bo... Ten by się potrafił jeszcze ze mną napierdalać. Czy Rafa, a z kim ty chcesz się, Marek, napierdalać? Ty się sam z sobą najpierw skończ napierdalać. O, no spróbuj mi przekroczyć mu. Idź na siłkę, idź na siłkę, spróbuj przekroczyć moje limity. Ale nie będę. Przekrocz moje limity, ile ja zrobię tych. No. Dobra, nie będę mówił, bo mam bardzo wysokie rekordy. Ja też się jak Łota podczas walki z Tysonem, Marek. Ja się z tobą nie będę bił, bo ja cię lubię. A co powiedziałeś kiedyś? Byłeś najebany czy najeszpany? A co powiedziałem? Tydzień temu to było. Myślę, że jak Transformers, Marek, ogarnie dupę. Co byś, nie, co, no, co byś mi zrobił, Janis? Pamiętasz może, czy nie? Bo ludzie pamiętają, tylko dobra, nie chcą się... Dobra, ale takie pisanie, Marek... Nie chcą się do tego przyznać, że coś takiego wiedzą. Nie, Marek, ja ci nigdy nie groziłem. Nigdy ci nie groziłem, nigdy ci nie chciałem zrobić krzywdę, nic. No co ty gadasz? Ja cię lubię, Marek. Jesteś fajną postacią, lubię cię posłuchać, lubię cię pooglądać. Nigdy nie miałem zamiaru ci krzywdy zrobić. Ani się z tobą nawet napierdalać, bo po co? Chuj mi to. Możemy pieniędzmi wymienić. Nawet byś mnie nawyzywał na ulicy, to bym kurwa się popatrzył i bym poszedł dalej. No mam nadzieję, że tak robisz. No mnie też wyzywają, bardzo wiele osób. Mnie też wyzywają i co, nic z tym nie zrobisz, no. Ja uważam, że nie jestem właścicielem swojego serwera. Niech piszą o mnie, co chcą. No dobra, to jest ich zdanie. No przecież robię źle. Bardzo, bardzo robię, wielokrotnie źle. Albo Marek, no to jest ich prawo odwieczne i do człowieka to należy. Marek robi sobie krzywdę z tym Discordem. Albo pieniężysz to, że masz tego hajs. Dobra, i co z tego? Dalej? Teraz mogę nowy temat albo zaszczepić. Zaszczepię nowy temat. Albo zachowujemy się normalnie i nie mamy żadnych przypałów i żyjemy sobie spokojnie. I nie robimy żadnych dymów, żyjemy sobie spokojnie. Chyba, że pieniądze chcesz z tego robić, no to dobra. Nie, żadnych pieniędzy nie chcę. Ja chcę właśnie zrobić live'a, kiedy będę się czuł normalnie i że nie będę takim jakimś destruktem umysłowym po tym, co wszystko mnie spotkało, nie? Oczywiście. Ja muszę to wszystko brać do siebie, do głowy.
reagować na wszystkie filmiki, które pojawiają się w internecie. Mieć o tych wszystkich momentach zdanie i bronić się przed tym. Oj, no, ale się narobiło, nie? Tylko tyle można powiedzieć i idź mi się napić. Ale się narobiło. I tylko... No. I browarek. Marek w trakcie słuchania muzyki klasycznej brzmi jak poeta. Poważnie wam mówię. Weźcie, spróbujcie tego kiedyś. To jest coś dobrego. A ten serwer Słoneczna Pasieka to sprzyja ci? Fajnie się słucha ten... tych wypowiedzi? Wobec mnie? A mnie tam nie ma. A ja mam wyjebane, co na mnie gadają, Marek. A czy jest tu jakaś osoba, która mogłaby o coś powiedzieć na ten temat, na temat tych trzech odcinków, na temat języka bombaskiego w mniemaniu o Marku? Czy jest tu tutaj jakaś osoba, która by mogła się wypowiedzieć? Niech ci spłoną ule. Ale czy jest jakaś osoba, która mogłaby się wypowiedzieć na ten temat tych trzech filmów? Marek, a czy to jest tak, że ty tak gadasz, bo nie chcesz się wyrazić bezpośrednio? Czy o co w tym chodzi? No bo ja nie chcę samodzielnie tego wszystkiego słuchać. Mi chodzi o skrót wydarzeń, chociażby coś takiego. Bo... Aha. Żeby ktoś mi to przedstawił w jakimś innym świetle. Ja jestem naprawdę bardzo leniwy. Dlatego w pracy utrzymuję takie osiągi, bo mi się nie chce. To ja zrobię w szybszy sposób i dokonam innych osiągnięć. Kurwa, ty jesteś leniwy i nie chcesz tego oglądać, ale my mamy obejrzeć, żeby ci opowiedzieć? Tak, bo wy w skrócie coś powiecie. Żebym jakoś to zrozumiał. Jaki jest koncept tej produkcji właśnie? Po co te trzy nie odcinki? Nie wiem, nie oglądałam. Jestem tak leniwa jak ty. Cześć. No to jeśli każdy ma ten kanał w dupie, to niech przestanie reklamować na naszych serwerach, bo dostanie bana. Jan jest, ta osoba, jeśli będzie reklamowała ten swój serwer na Discordzie Eli, no to poproszę o bana. Bo skoro nikogo to nie interesuje, nie chce mi tego wyjaśnić, ale proszę, nie oglądałeś tych filmów. A masz za taką moc, masz admina, to proszę zrobić to. Dobrze, ale jeśli te filmy ci sprzyjają, przecież nie oglądaliśmy. Ale nie wiem, gdzie sprzyjają. Nie wiem, tam jest. No właśnie nie wiesz, bo nie oglądaliśmy, więc czemu mamy zbanować kogoś, skoro ja nie wiemy nawet, was, gdzie jesteś. Wróż do taki sposób, co sami dla jaj. A teraz ludzie mnie weryfikują, że ja jestem może ćwierć mózgiem w ten sposób, że wywlekam staropolszczyznę i gwarę ze swojego rodzinnego domu i tyle zaobserwowałem przecież. A po chuj, kurwa, robić kolejny kanał na mój temat, że w ten sposób się wypowiadam na Discordach. No to jest nieuczciwe, nieuprzejme. A czemu się drzesz, kurwa? Proszę bez tej kurwy, bo cię wyrzucę stąd. Proszę uprzejmie się. Powiedziałem coś źle? Powiedziałem coś źle? Czemu krzyczysz? Kur. Dobrze. Czego ty krzyczysz? Marek krzyczy, bo jest pod wpływem emocji. Spokojnie, dajcie mu spokój. Proszę dalej, Marku, możesz mówić. Nie. Mam nadzieję, że każdy uszanuje to. Tą moją decyzję. Przecież robić content z moich wpisów na Discordzie to jest denny właśnie. Nie oglądałeś jednak ten film, tak? Bo mówisz, denny, że nie materiał, oglądałeś. Oczywiście, że a co innego. No. Tak, a jaki film? Mówisz, że dlaczego po bombasku gadasz, jak ty mówić nie umiesz. Marku, czemu słuchasz teraz? Ja umiesz nie umiem. Jaki film poicha? Nie wiem, pytał nas o to, jaka jest treść filmów, jakiejś tam pasieki. Dobra. Przerwę. Albus, słyszałeś mnie wielokrotnie na swoim serwerze, nawet orając swoje podwórko, byłem zadyszany wielokrotnie, uczestnicząc w waszej głosówce na waszym serwerze. To był czas, wiosna, kiedy musiałem łopatą i widłami bardzo wiele pracować. Fajnie się wtedy mnie słuchało. Mam pytanie do ciebie, Albus. Fajnie się mnie wtedy słuchało, czy nie?
Fajnie. A teraz uważasz mnie za brak inteligenta? Nikt tego nie powiedział, Marek. Wiesz co, lepiej brzmisz na trzeźwo. Marek, czemu szukasz atencji? Nie. To Marek, za chwilę wyłączę. Marku, dajcie mu spokój. Ty, Marek, spokojnie. Chodzi o to, nikt cię nie ma za debile, ja też się nie mam za debila. Marek, nie mam cię za debila. Czemu szukasz atencji? Chodzi im o wpisy twoje czasami. Czekaj, bo mama przyszła i teraz mówi, żebym więcej wieczorem nie grał. Spytaj się mamy, czemu szukasz atencji. Nie, muszę wyłączyć, nie będę z wami rozmawiał teraz. No dobra, mama, każdy czasami niech szuka mama, atencji. Niech mama śpi teraz właśnie. Nie dobrze, będziemy każdy czasami szukać konfliktu właśnie żadnego. Każdy czasami potrzebuje atencji, to jest normalna ludzka rzecz. No, dobra, ale... Janusz, ty mówisz najlepiej, nie? Ty, Janusz, się nie wypowiadam. Nie powiem, że nie, bo ja też czasami... Ja tutaj sam dbam o to, żeby już tak... Ale ten, ja się przyznaję. Zniszczyć ten temat, okej, dobra. Ja jestem atencjuszem, jakbym nie był atencjuszem, no to bym, kurwa... nie byłoby mnie tyle w internecie, tak? Też jestem atencjuszem. No to pa, dzieci i dziękuję, dobranoc, może na innym serwerze. Na innym serwerze, ale ty, Janis, nie będziesz. Ale Marek, Marek, w Mozarcie brzmisz pięknie, jak dzieło sztuki, poważnie ci mówię. Marek, sorry, że nie mogę ci odpowiedzieć, ale tak, zawsze brzmiałeś jak, kurwa, Bombarski. W sumie. Ale ja nie wiem. Zgadzam się z Albusem. Ale ja nie wiem, czemu Marek mnie nie lubi. Nie mam pojęcia.